Jednak jest część czwarta jeszcze, drodzy Państwo, a na pewno król ułaskawiał w formule, drodzy Państwo, kiedy widział błędy sądowe, tak? No to wtedy wręcz miał obowiązek ułaskawić, dać naganę sędziowską, bo był sposób na nierzetelnych sędziów za Królestwa Polskiego. Była nagana sędziowska i sąd sejmowy, który zdejmował z urzędu sędziego, tak? Sędzia nie był nieusuwalny. I tą nieusuwalność trzeba usunąć, drodzy Państwo. Nie można komuś zagwarantować nieusuwalności. Jest to po prostu szkodliwe i tragiczne, tak? To zachęca do buty, do arogancji i do niesprawiedliwości. Jeżeli komuś gwarantujemy nieusuwalność, wiedząc, że człowiek jest tylko naturą ludzką i może się pomylić, może być złośliwie traktować swój urząd, no to jeżeli nie mamy tej formuły usuwalności, gdzie nawet formuła była wobec króla detronizacyjna, nie życzymy sobie króla, który, drodzy Państwo, niewłaściwie panuje, więc jeżeli nawet króla można było zdetronizować, nie mylić ze zgilotynowaniem, pamiętamy Augusta II, którego zdetronizowaliśmy, mieliśmy w historii królów, których zdetronizowaliśmy, no August II jest tutaj, wiarołomny jestem, bo był rzeczywiście wiarołomny i za wiarołomstwo został zdetronizowany. I po nim był Stanisław Leszczyński, drodzy Państwo. Więc skoro króla można zdetronizować, no to tym bardziej można zdetronizować, drodzy Państwo, każdego sędziego, tak? I to od tego jest sąd sejmowy. Myśmy mieli na to panaceum, tylko nie sąd sejmowy partyjny, ale wywodzący się z samorządu. Poza tym rzeczywiście obsada sędziowska nie powinna być kastowa, bo w tej chwili sędziów mamy kastowych w III RP. Absolutnie tą kastę trzeba zlikwidować, drodzy Państwo, no bo to nie jest normalne, że niby władza wykonawcza i uchwałodawcza wywodzi z wyborów, oczywiście nie z wolnych wyborów, tylko z ustawionych wyborów, drodzy Państwo. Jak to mówił Ford, prawda, że nie każdy może kupić dowolny kolor samochodu pod warunkiem, że będzie czarny. Tak samo Wy Państwo macie możliwość głosowania pod warunkiem, że zagłosujecie właściwie na partię polityczną. A jeżeli nie, to krupier wyborczy tam to poprawi. Ale tutaj wracając do, drodzy Państwo, do tego systemu sprawiedliwości, no nie może być, że kasta to jest związek pewnych ludzi powiązanych urzędniczo lub korporacyjnie lub zawodowo, tak? I to jest typowa kasta, to nie jest jakiś epitet, to jest po prostu określenie. Kasta sędziowska, każdy sąd jest kastowy. Drodzy Państwo, mało tego, w heraldyce Polski, III RP powinno się przy herbie umieszczać akurat rządzące loga partii, tak? I wyroki sądowe powinny być obarczone wszystkie logami partii. Logo partii po prostu, kto rządzi. W jakim imieniu wydaje ten sąd wyrok? Na pewno nie w imieniu, tak jak oni piszą, Rzeczypospolitej, tylko w imieniu akurat rządzącej koalicji. Więc tam powinny być loga PO, Hołownia, drodzy Państwo, Kosiniak-Kamysz i Czarzasty. Pod tym orłem to powinno być uczciwie, tak, że to w imieniu tych partii, bo oni tworzą sprawiedliwość tą kastową, drodzy Państwo, i w tej formule właśnie niejaki Kamiński, nie Wąsik zostali, drodzy Państwo, mimo aktu łaski Andrzeja Dudy, który wywodzi się z królewskości, zostali uwięzieni. No więc jest to naruszenie powagi majestatu królewskiego, który został skradziony, co prawda, przez bolszewie, ale nie możemy sobie pozwolić, żeby Polacy nawykli do tego, że można obrażać majestat królewski, drodzy Państwo, bo to w przyszłości rodzi poważne reperkusje, tak? Że nasz akt łaski, który dotyczy też abolicji indywidualnej, oczywiście, że w każdej fazie procesowej, a najczęściej po pierwszym werdykcie procesowym, tam był pierwszy wyrok, prawda? To nie jest tak, że nie byli skazani. Byli skazani, drodzy Państwo. W pierwszym akcie już trzeba interweniować, ponieważ bolszewi, procesy sądowe są długotrwałe i bardzo dolegliwe. I sama procedura karna jest często potężną karą. Kiedy na kimś wisi kilkanaście lat miecz Damoklesa, drodzy Państwo, to jest potężna kara. Za Królestwa Polskiego terminem zawitym rozpraw to były 3 lata i 3 miesiące. I też przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych. W tym czasie się trzeba było zmieścić. Karę, drodzy Państwo, i ewentualnie już osadzenie kogoś w wieży, co było rzadkością oczywiście, tak? To był ten okres zawity. I w cywilizowanych państwach wiadomo jest, że kara, owszem, powinna być, że tak powiem, powinna być nieuchronna, ale kara powinna być dosyć szybko po przewinie, tak? Po przestępstwie.
kara nie powinna być wykonywana po 20 latach czy po 15 latach, bo to już jest przedawnienie. Nikt tu nie podnosi zarzutu przedawnienia, przedawnienia wykonania kary, orzeczenia i wykonania kary. Jaki jest sens, drodzy Państwo, że tak powiem, orzekać wykonanie kary po kilku, kilkunastu latach? To jest to jakby dziecko zawiniło, a za 20 lat się go próbuje mu dać klapsa, drodzy Państwo. To jest zupełnie niewychowawcze i bez sensu. To jest degenerujące. Dlatego obejmujemy wszystkich niełaską królewską tych, którzy naruszyli powagę, drodzy Państwo, aktu łaski Andrzeja Dudy. Wszystkich tych, czyli sędziego, który wydał w drugiej instancji wyrok, czy sędziów, wyrok, który tam wydał postanowienie czy orzeczenie o doprowadzeniu do zakładu, drodzy Państwo, karnego. Wszystkich, którzy maczali w tym palce, tych, których znamy i nie znamy, obejmujemy aktem niełaski królewskiej, który prowadzi wprost do infamii i banicji. Tak? Także musicie się nauczyć, drodzy Państwo, i niektórzy teraz się uśmiechną, ale my mówimy w ten sposób. Jeżeli my trzymamy z Bogiem i my reprezentujemy jako król polski, majestat królewski Boży, to biada tym, którzy narusza ten majestat. Dlatego ogarnijcie się, Bodnar et consortes, Bodnar Tuski et consortuski jest infamisem i banitą, to on się raczej nie ogarnie, ale powinien się próbować rehabilitować, żeby wyjść z tej infamii i banicji, ale na razie nic z tego nie robi, ta infamia i banicja na nim wisi, także ale niech się pan Bodnar ogarnie, tak? Bo pan Bodnar i et consortes po prostu brną i ci sędziowie brną w niełaskę królewską, czyli w niełaską Bożą. To może spotkać pewien gniew Boży, bo my, drodzy Państwo, dotykamy, a Pan Bóg uzdrawia. My mówimy, a Pan Bóg wykonuje. U nas egzekutorem jest Pan Bóg. I nie zrobicie tu wiele, nie zmienicie tego, że Pan Bóg Boży ma dosięgnąć karą. Gdzie byście nie byli, nie unikniecie tego. Dla nas organem egzekucyjnym jest Pan Bóg, drodzy Państwo. I dlatego, jeżeli wyrażamy to, co Panu Bogu jest miłe, czyli po prostu za obrażenie majestatu królewskiego. Tak jak w Jeszwałdzie Matka Boża pytała, dlaczego nie klękacie przed moim synem? Drodzy Państwo, to jest obraza, nie klękanie przy komunii, nie klękanie przy balaskach. No to jest po prostu obraza majestatu. I za to zawsze przyjdzie kara. Więc jeżeli ktoś nie respektuje aktu łaski, czyli w pewnym sensie wybaczenia, tak? Drodzy Państwo, i próbuje kombinować, rozdzielać włos na czworo, no to my takich ludzi, drodzy Państwo, obejmujemy aktem niełaski. Czyli jest akt łaski i niełaski. Czyli pan Bodnar et consortes, ci sędziowie, wpadli w niełaskę naszą królewską, bo naruszają tak naprawdę prawo królewskie, drodzy Państwo, no aktu łaski, czy abolicji indywidualnej, jak zwał to zwał, drodzy Państwo. Także na tym już tutaj kończymy. Drodzy Państwo, jeszcze wątek, który powinniśmy poruszyć, no widzę, że te 10 minut to jest tak szybko mija, drodzy Państwo, że nie wiem, czy Was interesują nasze wypowiedzi. Miejmy nadzieję, że tak, drodzy Państwo. A chcielibyśmy jeszcze powiedzieć ten wątek międzynarodowy i może rzeczywiście tutaj już z premedytacją zakończymy tą część kolejną i rozpoczniemy następną. Przepraszamy, że to dzisiaj tak w częściach, ale może to ma jakiś sens. Przemyślimy to, bo jesteśmy w stanie tak ustawić też aparat, żeby nie było tych przerw, ale może te przerwy mają jakiś sens. Trudno powiedzieć, drodzy Państwo. Zapraszamy do kolejnej części.